pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii jest pierwszym wymownym znakiem opisanym w Ewangelii Świętego Jana. Troska Maryi, która zamieniła się w prośbę skierowaną do Jezusa, nie mają już wina, i odniesienie się do godziny zostaną zrozumiane w późniejszych relacjach o męce pańskiej. Dobrze, że tak się dzieje, ponieważ pozwala to nam zobaczyć pragnienie Jezusa, by nauczać, towarzyszyć, leczyć i radować, zaczynając od tej usilnej prośby Jego Matki, nie mają już wina. Wesele w Kanie powtarza się w każdym pokoleniu, w każdej rodzinie, w każdym i każdej z nas, pragnących sprawić, aby nasze serca mogły się opierać na miłości trwałej, na miłości płodnej i miłości radosnej. Dajmy miejsce Maryi, Matce, jak mówi Ewangelista Jan. Przejdźmy wraz z nią drogę Kany. Maryja jest czujna. Czujna na tym rozpoczętym już weselu. Jest zatroskana o potrzeby nowożeńców. Nie pogrąża się w zadumie. Nie zamyka się w swoim świecie. Jej miłość sprawia, że jest ona dla innych. Dlatego zdaje się sobie sprawę z braku wina. Jest dyskretna i zdaje sobie sprawę, że brakuje wina. Wino, które jest znakiem radości, obfitości, miłości. Jakże wielu z naszych nastolatków i ludzi młodych dostrzega, że w ich domach już od dawna nie ma tego wina. Jakże wiele kobiet samotnych i zasmuconych zadaje sobie pytanie, czy miłość odeszła, wyparowała z ich życia. Jak wiele osób starszych czuje się wykluczonych ze świętowania swoich rodzin, zostało pozostawionych w kącie i nie może napić się codziennej miłości bez wnuków i synów. Brak wina może być również skutkiem braku pracy, różnych chorób, trudnych sytuacji, jakie doświadczają nasze rodziny. Maryja nie jest matką roszczeniową, nie jest teściową, która czuwa, żeby nacieszyć się naszym brakiem doświadczenia, naszymi błędami lub nieuwagą. Maryja po prostu jest matką. Jest blisko, czujna i troskliwa. Jest pięknie słuchać tego, że Maryja jest matką. Proszę powiedzieć razem ze mną. Maryja jest naszą matką. I drugi raz. Maryja jest matką. I jeszcze raz. Maryja w tym momencie, kiedy zdaje sobie sprawę, kiedy brakuje wina, idzie do Jezusa. To znaczy, że Maryja modli się, idzie do Jezusa. Nie idzie do starosty weselnego. Bezpośrednio przedstawia trudności małżonków swojemu synowi. Otrzymuje odpowiedź,
wydaje się zniechęcające. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Jednak składa Maria ten problem w ręce Boga. Jej troska o potrzeby innych przyspieszyła godzinę Jezusa. I Maria jest częścią tej godziny. Od żłóbka po krzyż. Ta, która potrafi przemienić stajnię dla zwierząt w domu Jezusa. Ze skromnymi pieruszkami i z olbrzymią czułością. I także nas przyjęła jako dzieci, gdy miecz przeniknął jej serce. Ona uczy nas składania naszych rodzin w rękach Boga. Uczy nas modlić się, rozpalając nadzieję, która nam wskazuje, że nasze troski są również troskami Boga. Jeżeli modlimy się, nieustanna modlitwa wyrywa nas ze sfery naszych obaw, spraw, że przezwyciężamy to, co nas boli, pobudza nas, czy wręcz każe zwrócić się ku naszym bliźnim, czuć się ich położeniu. Rodzina jest szkołą, której modlitwa przypomina nam również, że mamy bliźniego, że jest ktoś bliski nas, nasz bliźni, który żyje w najbliższym otoczeniu, którego widzimy, który żyje razem z nami, żyje pod jednym dachem. I w końcu Maria działa. Słowa, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, do służących, są także zachętą dla nas, abyśmy oddali się do dyspozycji Jezusowi, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Służba stanowi kryterium prawdziwej miłości. To, co nam pomaga. I tego uczymy się w rodzinie, szczególnie w rodzinie, w której stajemy się sługami jednych, drugich, ze względu na wzajemną miłość. W rodzinie nikt nie jest odrzucony. Wszyscy jesteśmy równi w rodzinie. Przypominam sobie, pewnego razu moją mamę zapytano, który z pięciu braci, synów, którego najbardziej kocha z pięciu synów. I powiedziała, tak jak palce, jeżeli nie ranią kciuk, nie boli także reszta palców. Matka kocha swoje dzieci takie, jakie są. I w takiej rodzinie wszyscy kochają się, jakimi są. Żaden nie jest odrzucony. W rodzinie uczymy się prosić o pozwolenie. Uczymy się powiedzieć dziękujemy. Uczymy się mówić dziękuję. Dajemy wyraz szczeremu docenianiu tego, co otrzymujemy. Opanowanie agresji lub chciwości. I proszenie o przebaczenie, kiedy wyrządzamy jakieś złe szkodę. Ponieważ we wszystkich rodzinach są problemy. Problem jest później powiedzieć przepraszam. Te małe gesty szczerej uprzejmości pomagają budować kulturę życia dzielonego z innymi i szacunku dla tego, co nas otacza. Rodzina jest najbliższym szpitalem. Jeżeli ktoś się choruje, to tam właśnie najpierw go opiekują się nim. Rodzina jest pierwszą szkołą dla dzieci. Niezbędną grupą, bogactwem społecznym. I także jest dużym
bogactwem społecznym, którego inne instytucje nie mogą zastąpić. Musi być wspomagana i stymulowana, ale nigdy nie utracić właściwego znaczenia usług, jakie społeczeństwo świadczy swoim obywatelom. To, co społeczeństwo daje rodziny, nie jest jakąś formą jałmużny, ale prawdziwym rodzina jest podstawą społeczeństwa i najwięcej przynosi samemu społeczeństwu. Najwięcej wnosi do wspólnego dobra wszystkich. Rodzina tworzy także mały kościół, nazywany kościołem domowym, który wraz z życiem przekazuje czułość i miłosierdzie Boga. W rodzinie wiara miesza się z mlekiem matki. Dzieci, doświadczając miłości rodzicielskiej, odczuwają, jak blisko jest miłość Boga. I w rodzinie również dzieją się cuda z tym, co posiadamy, z tym, czym jesteśmy, z tym, co mamy pod ręką. Nieraz nie jest idealna, nie jest tym, o czym marzymy, ani tym, czym powinno być. Pewien szczegół. Nowe wino wesela w Kanie Galilejskiej rodzi się z tągwiach służących do oczyszczenia, czyli miejscach, w których wszyscy porzucili swój grzech. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. W rodzinie każdego z nas oraz we wspólnej rodzinie, jaką wszyscy tworzymy, niczego się nie odrzuca. Nic nie jest bezużyteczne. Tuż przed rozpoczęciem roku jubileuszowego miłosierdzia Kościół odbędzie zwyczajny synod biskupów poświęcony rodzinie, aby dojrzało prawdziwe duchowe rozeznanie oraz aby znaleźć konkretne rozwiązania wielu trudnych i ważnych wyzwań, z jakimi dzisiaj rodzina musi się zmierzyć. Zachęcam Was, aby wzmożyć modlitwy w tej intencji, aby nawet to, co uważamy za nieczyste, co nas gorszy lub przeraża, Bóg, sprawiając, by nadeszła Jego godzina, zechciał przekształcić w cud. Rodzina dzisiaj potrzebuje tego cudu. I toda esta historia comenzó. Całe to zdarzenie zaczęło się od tego, ponieważ nie mieli wina. I wszystkiego tego można było dokonać, ponieważ niewiasta, dziewica, będąc czujna, potrafiła złożyć w rękach Boga swoje troski oraz działała mądrze i odważnie. Jest jeden jednak szczegół. Nie jest mały. Skosztowali najlepszego z win. I to jest dobra wiadomość. Zostanie podane najlepsze. Nadchodzi to, co jest najpiękniejsze, najgłębsze i najwspanialsze dla rodziny. Nadchodzi czas, w którym zakosztujemy codziennej miłości, której nasze dzieci odkryją na nowo wspólną nam przestrzeń, a dorośli będą mieć udział w codziennych radościach. Najlepsze wino nadchodzi dla każdego z nas, dla każdej osoby, która podejmuje ryzyko miłości. I tak w rodzinie powinniśmy podejmować ryzyko miłości, ryzyko kochania. I el mejor de los vinos
to najlepsze wino, które przyjdzie. Pomimo tego, że wszystko dane i statystyki mówią coś innego, inaczej. Najlepsze wino przyjdzie do tych, którzy dziś widzą, że wszystko się wali. Szepcą te słowa i mówią, najlepsze wino dopiero nadejdzie. Najlepsze wino nadejdzie. I powtarzają je z rozpaczonym i niekochanym. Miejcie cierpliwość, nadzieję. Róbcie jak Maryja. Módlcie się, ponieważ najlepsze wino nadchodzi. Dios siempre se acerca a las periferias. Zawsze zbliża się do peryferii tych, którzy zabrakło wina, którzy muszą tylko pić z trapienia. Jezus ma słabość do marnowania najlepszego wina z tymi, którzy z tego czy innego powodu czują, że popękały im wszystkie stąpy. Tak jak zachęca nas Maryja, czyńmy wszystko, cokolwiek nam powie i bądźmy wdzięczni, że w tym naszym czasie, w naszej godzinie najlepsze wino, nowe wino, to najlepsze, pozwala nam odzyskać radość bycia rodziną i aby tak się stało.